Ja już jestem po goleniu Quantumem z płytką Alfa. Jeżeli chcecie to zobaczyć, jak ta maszynka ze mną sobie radziła, to zapraszam na swój film. Kurde, 18:41, no za 27 wieczór, ostatnio czasowo w ogóle zdążyć nie mogę. Trzydniówka na twarzy i wracamy do, wiecie do czego wracamy. Wracamy Phoenix The Quantum. W ręku trzymam płytkę beta, więc tu jest założona alfa. Czyli dzisiaj ta, albo dobry wieczór właśnie. Więc dzisiaj ta bardziej, a w kieszeni ją schowam, bardziej skuteczna płytka. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo mówię, płytka beta, dzieci, maksymalnie gdzieś tak przedział, pierwsza komunia, święta, kobiety. Taka skuteczność jak dla mnie. Z ciekawostek, nagrywa się. Zaraz wzrastał mi równiej niż po Romulusie. Nie był, i był taki w miarę przyzwoity, no ale bardzo szybko mi ten zarost urósł. To co widać na twarzy. Trzydnióweczka, pre-shave, cube, banana, mydełko, countryman, to jest stando we współpracy z Westmanem, po Stargelli CAD, pędzel. No przełóżmy. Pędzel Romera, tak jak ostatnio. Mydełko przegrzmocone do mikro. Widzę twarz, nakładam Cuba i lecimy z koksem. Nie wiem, czy dzisiaj się ten materiał zdąży jeszcze zrobić i pokazać. W każdym razie jest piątek wieczór, jest pierwszy dzień marca, jeżeli się nie pojawi dzisiaj, tak bardziej już w nocy, no to pojawi się w sobotę. Widzę twarz. Ale wrzątek. Dobra. Twarz zwilżona. Troszeczkę Cuba. To wystarczy. Troszeczkę go weczemy w twarz. No kurde, czasowo się coś nie mogę wyrobić, a to piątek mieliśmy z żoną wczoraj jechać na zakupy. Okazało się, że córka przyjeżdża w odwiedziny, no to żeśmy dzisiaj pojechali na zakupy. Właśnie po pracy, tylko pod dom podjechałem, żona już czekała, pojechaliśmy na zakupy. No i teraz wchodzę i znowu ani 5 sekund nie siadłem, zebrałem sprzęt do golenia, jadę z koksem i mam nadzieję, że dzisiaj The Quantum od Phoenixa choć troszeczkę będzie bardziej wyrozumiały dla tych, co mają jednak ten zarost trudniejszy do zgolenia, dla tych, co mają go więcej i pozwoli choć troszeczkę ten zarost zgolić. Ale to się zaraz wszystko okaże. Chwytam pędzel w łapę, wycisnę. W maszynce jest oczywiście ta sama żyletka, co była za pierwszym podejściem, czyli jest żyletka Tritoner 3, tyle że jest to jej, no, za mocno, że jest to jej drugie użycie, więc no tak jak testuję sobie wszystkie maszynki, zakładam do maszynki nówkę, żyletkę, a potem przy drugim podejściu jest to drugie użycie. Nie rozgniotłem tego mydła tak porządnie na dnie i teraz się takie urywają, wiecie, dziadki, obiadki. No powiem wam, ze staszkowych mydeł, tych trzech tam jest Countryman, Downtown to centrum, coś tam i jeszcze jest jedno i jest opolskie,
No to polskie nie biorę pod rozwagę, jeżeli chodzi o zapachy, bo to nie ma zapachy, ale to don't, już nie pamiętam, jest niezłe, ale to Countryman, moim zdaniem, z tej trójcy, która powstała we współpracy właśnie z Tandą i Westmana, to mydełko mi robi najbardziej zapachowo, ale już mnie Staszek informował, no i nitki, wszystko. Już mnie Staszek informował, że powstaje, to jest jeszcze w starej formule, że dam ciuteńkę wody jeszcze. Już mnie Staszek poinformował, że powstaje czwarte jego mydełko we współpracy z Westmanem i gdzieś się będzie chyba pojawiać koniec marca, początek kwietnia, coś takiego. Pięknie. No, piękne to wyszło. Jejku, cieszę się, że to mydełko tak wyszło, jest takie fajne, no bo to jest, sądzę, że to będzie takie, wiecie, na otarcie łez, bo jakoś w tego Quantuma nie wierzę. Więc... Wszędzie leci, kurde. Dodałem troszkę wody i zrobiło się bardzo fajnie na twarzy. Zrobił się gipsik. Czyli to, co lubię. Dobra, proszę Państwa, no zapach mi wyjątkowo odpowiada. Szukałem tego, wiecie, a to mi tu usiadło. Dobra. Nie chcę się to mydło palców puszczać. Lecimy z koksem. Delikatnie, tak jak mówię, może zobaczycie, tutaj powinno być to takie A, może tak będziecie widzieć, czyli alfa, zbliżam maszynkę i lecę z koksem. Na pewno nie czuję żadnej większej agresji. Czekajcie, sprawdzę na 100%, czy ja czegoś nie spieprzyłem. Nie no, beta jak jasny gwint. No nie czuję większej agresji. Trochę jestem przerażony. Bo tak mi się wydaje, jakbym dzisiaj mi było ciężej kąt natarcia żyletki znaleźć, ale będziemy widzieć. No jestem troszeczkę przejęty, bo jakoś mi się wydaje, że agresja nie wzrosła w ogóle. A co do skuteczności, to się pewnie zaraz okaże. Pod wąs, tutaj blisko nosa, pod nos, żeby ściąć blisko nosa wąs, równie nie mogę się dostać. Tak jak z wersją beta, z płytką beta. Kurde, wydaje mi się, że dzisiaj mi ginie kąt natarcia.
albo jest jeszcze łagodniejsza. No nie chciałbym, żeby to była maszynka dalej dla, mówię, przedszkolaków, maksymalnie ten wiek dzieci komunijnych lub kobiet. No bo to byłoby bez sensu. No druga płytka. Druga płytka i mówię. Powiem szczerze, no nie czuję, żeby coś wzrosła jakaś agresja, choć ciupinkę, żeby było. Nie czuję takiego czegoś jak... No na twarzy marnie, nierówno ścięty zarost. Miałem nadzieję, że jednak końcówka tygodnia będzie ciut lepiej. Może się okazać, że jednak cały tydzień będę nieogolony. No to jest. No ale mówię, nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. No ładny zapach. Naprawdę, z tych trzech mydełek, które stan na dzień dzisiejszy ma, najbardziej odpowiada mi Countryman. Najbardziej, zapachowo. No bo jakościowo, no to jest Westman, no to co będę mówił, jak Westman jest na mojej liście drugim mydłem, które najbardziej lubię, pierwsze Hossery, więc no to tutaj nawet nie ma co pitolić. Dobra, lecimy. Quantum. The Quantum. Piąteczek, proszę Cię maszynko, nie spierdziel mi piątku. Zrób choć odrobinkę lepiej, co i tak jest lipne, ale pod włos to samo, jeżeli chodzi o szyję, co z płytką Alfa, czy naprawdę świetnie. Naprawdę płynnie. Nic nawet nie próbuję szarpać, czy tam gdzieś rwać tego zarostu u dołu. Długość rączki jest naprawdę też fajna, z tą dokrętką oczywiście, nie mówię o wykręcanej. Długość rączki fajna, moletowanie to wiecie co jest grane, czyli no po prostu świetnie się trzyma. Aż nie wiem czy nie za świetnie. Nie widzę wielkich różnic, proszę Państwa. Na razie. Może coś przy trzecim. Może coś przy trzecim przejściu będzie lepiej. No na razie dla mnie wielkich różnic nie ma. Przynajmniej mój zarost nie poddaje się tutaj tej płytce bardziej skutecznej, niby bardziej agresywnej. Nie poddaje się. Nie robi na moim zaroście ta płytka na razie większego wrażenia niż płytka Beta. Dociskam do twarzy mocniej, żeby mi coś chwyciło. Staram się, jak mogę. Ale nie mogę. Ale nie mogę. Oczywiście maszynka od Rafał Spektrum, który pojechał do Poznania, bo są trzecie targi związane między innymi też z tradycyjnym goleniem. Więc w Poznaniu Rafał już tam rozkłada swoje towary. Ja nie pojechałem, nie miałem jak. Pracuję, w soboty też pracuję. No jest taki
gorący ruch, gorący, no, gorący okres w ogóle. Ale pojechał Rafał, więc jak ktoś jest chętny zobaczyć i posłuchać na temat sprzętu, a ma niedaleko na przykład do Poznania lub ma czas i go odległość nie martwi, to wbijajcie sobie tam. Oczywiście przypominam, że nie Rafał zbiera, tylko my zbieramy na to, aby powstała tradycyjna encyklopedia encyklopedia o tradycyjnym goleniu ze sprzętami, z informacjami. Będą tam też filmy, tam pewnie będą jakoś podlinkowane, ale będą też recenzje pisane, więc będą zdjęcia, no będzie wszystko, no. Będzie wszystko, ponieważ na forum kiedyś, którego obrzytwa.org była taka encyklopedia, tylko właściciel forum nie dopilnował i gdzieś ona zniknęła. Więc i było tam naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Bardzo dużej wiedzy. Każdy sprzęt, który żeśmy znaleźli, był ofotografowany, można sobie było go zobaczyć. Naprawdę przydatna rzecz. I bardziej mi się nawet wydaje, że przydatna dla początkujących. Wszystko sobie będą tam mogli zobaczyć. Wpisują, znajdują. Wiadomo. Oprócz tego, że sprzęt jest opisany, że jest taki, śmaki, kupujemy też oczami, więc naprawdę będzie warto sobie tam luknąć. Więc wiecie, symboliczna wpłata. Która nie zrujnuje naszych portfeli, a która może się przyczynić do tego, że jak to zrobimy w paru, w parunastu, w paru dziesięciu, przyczynimy się do tego, że szybciej ta encyklopedia powstanie. Bo Rafał powiedział, że ona i tak powstanie. Z tego co tam widziałem, 50% już uzbierane, a może nawet 55. Tam zostało coś koło chyba niecałych 4000. Więc wiecie. Więc spłukuję twarz, jestem po drugim przejściu. Może ciut lepiej. Tak. Na polikach to czuć. Jest ciut lepiej. Żuchwa tu. Jest ciut lepiej. Jest ciut lepiej, wiecie? Jest ciut lepiej. Jednak ta skuteczność się poprawiła. Cudów ona nie stworzy, ale jest naprawdę ciut lepiej. Czyli mimo wszystko. Po pierwszym przejściu tego nie widziałem. Nie wyczułem, nie zauważyłem. Ale teraz to. Teraz to już czuję pod palcoma. Spłukuję twarz i już nakładam po raz trzeci mydełko i lecimy. Tak. Jest lepiej niż było. No, ale powiem, wcale ta maszynka bardziej agresywna się nie zrobiła. Przynajmniej dla mnie, bo mówię, no moje odczucia z tą adresą mogą mieć, ale dla mnie naprawdę nie zrobiła się wcale bardziej agresywna ta maszynka. Więc dlatego mówię, jak ktoś szuka super łagodnej maszynki, dogada się wszystkim, co jest, no to ta za wygląd, za wykonanie, za to, że jest z trzech różnych materiałów, miedź, mosiądz, stal, za to, że ma super wymoletowaną rączkę, no to kawałek mydła, to niech bierze i niech się decyduje, ale od razu mówię, no kurde, nie lubię właśnie tak, jak się tak mydło, ale mówię, no dla mnie to jest maszynka nadal dla ludzi, którzy mają bardzo gównianiutki zarost. Jedni się z tego cieszą, a jeszcze tu trochę zmyda, bo szybko się go podczas golenia likwiduje. Inni się nie cieszą, nie wiem dlaczego. No mogą się nie cieszyć ci, którzy by chcieli sobie zapuścić zarost i mieć brudkę na przykład, coś takiego, co nie. No więc taka sytuacja. No i cóż, no i gdzieś położyłem maszynkę tutaj. Więc mówię, no cudów, na cuda nie ma tu co liczyć. Znowu
Wśród ta agresja wzrosła na pełną trójkę w skali od 1 do 5. Łagodne maszynki, czy to jest prawie super łagodna. No słyszę, słyszycie ten zarost, no ale już nie będzie nic więcej. Już nie dam rady, nic tutaj nie ściąć. Ciut więcej po polikach, po szyi chyba tego nie uzyskam. No dla mnie masakra, no ja bym się takim sprzętem nie był w stanie golić. Naprawdę, mówię wam szczerze, tak jak tutaj stoję, jakbym miał tylko tę maszynkę, to bym zapuścił brodę. Nie dałoby rady, no nie dałoby rady, no. Mój zarost się w ogóle nie poddaje. W ogóle się nie poddaje. Słyszymy. I będziemy cały czas to słyszeć. Zaraz mi skóra się zedrze, a zaraz mi zostanie. Wiecie, to nie, wiecie, no nie zrozumieją tego ci, którzy się dogalają każdym sprzętem. No ja nie jestem w stanie. No cały czas ten zaraz słyszę. No będę po prostu śmigał przez cały tydzień niedogolony. Jest ciut, dosłownie ciut lepiej. Ale to jest dla mnie po prostu masakra, jak słabo. Bardzo, to jest bardzo mało skuteczny sprzęt, proszę Państwa. Ludzie, którzy korzystacie jednak z agresywniejszych maszynek, może tak nie agresywniej, no, ale i skuteczniejszych maszynek. I nawet się nie boicie czasami popatrzeć w stronę R41. No to ta maszynka. I ta maszynka wam nie zrobi dobrze. Dla kolekcjonerów, którzy chcą mieć maszynkę z trzech materiałów, tak. Ale dla ludzi, którzy jest ciut lepiej, od tego cały czas ścinam. Za każdym razem, tuż drugi obok. Bo jeżdżę. Patrzcie, aż im się pełno kropek już porobiło. A wiecie. A nie jestem w stanie, więc dla ludzi, którzy na przykład golą się 89, ona ich dogala, ale muszą wiele nią popracować, no to nie. Ta do 89 to jeszcze kawał drogi. Więc nie, naprawdę. Ci, którzy się tą maszynką dogalają, naprawdę każdą maszynką są się w stanie dogolić. Dla mnie, jak ktoś powie, że się tą dogoli, a innymi nie może, to są jakieś jaja. No pełno tego. No już nie, no i cały czas to czuję, a nie chcę sobie narobić dziadaństwa. Więc liczyłem na coś więcej. Po pierwszym przejściu przestraszyłem się, że w ogóle nie będzie żadnej różnicy. Po drugim przejściu jednak jest, ale to jest bardzo mała różnica. Jeżeli chodzi o odczucia maszynki na twarzy, dla mnie ta maszynka w ogóle nie wzrosła w niej agresja. Ale ciut skuteczność. To taka dobra informacja dla tych, którzy się boją tam bardziej agresywnych sprzętów. Dla tych, którzy się boją bardziej agresywnych sprzętów. W tej maszynce po wymianie na płytkę bardziej tą niby bardziej skuteczną, nic się agresja nam tutaj nie wzrasta. Wszędzie zaraz jest, wszędzie go bardzo fajnie czuję, ciut mniej niż ostatnio, ale na pewno na tej płytce
to będzie taki ciut lepiej od Romulusa, bo na tamtej płycie to chyba nawet był słabiej niż od Romulusa. No ale mówię, dla mnie zupełnie nie dla mnie maszynka. Bardzo, bardzo, bardzo mało skuteczna, bardzo, 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 bardzo łagodna, bardzo ładna. No to też wiecie, jednemu się może podobać, drugiemu nie musi. Nie brałbym tego sprzętu, nie chciałbym go, wiecie co, nie chciałbym go nawet za darmo, jakby mi ktoś powiedział, Mariusz, ja ci go dam. Nie chcę go, ponieważ wiecie co, ja lubię firmę Phoenix i od lat korzystałem z jej mydeł. I lubię tę firmę, bo kosmetyki mi naprawdę robią i dlatego bym tej maszynki nie chciał, bo po prostu mógłbym przestać lubić firmę Phoenix, bo ja bym nigdy nie chciał się już okolić drugi raz, naprawdę bym nie chciał, bo z racji tego, że lubię firmę, to też od niej coś więcej wymagam, ponieważ mydła naprawdę mi przez wiele lat robiły radochy i cały czas to jest moja czołówka, więc nie chciałbym tej maszynki nawet za darmo, naprawdę, naprawdę. Ktoś by mi chyba na złość zrobił, jakby mi taką maszynkę. Mariusz, interesuje się tradycyjnym goleniem. Mam dla Ciebie prezent. Nie, nie chciałbym. Nie chciałbym po prostu. Dobrze, spłukuję twarz lodowatą wodą. O Jezus, no po prostu. No dobra. No, jest marnie. Jest marnie. No ale jak ma nie być marnie, jak ja się golić nie umiem. Jakbym się umiał golić, na pewno bym się dogolił tą maszynką. I to o to chodzi. Nie, tak ostatnio właśnie gdzieś ktoś do mnie, jedna druga osoba napisała, że zdziwiam, że to jednak trzeba trenować. No nie wiem dlaczego, no są takie maszynki, które biorę w rękę. Nie muszę trenować, da się, to dlaczego to miałbym trenować? A oprócz tego nie ma takiej opcji, proszę Państwa. No, nie ma takiej opcji. Że wy się dogadacie czymś takim, śmakim, srakim, to nie znaczy, że ja mogę. Dlaczego ja wymieniam 3-4 maszynki Double Edge, które mnie dogalają, pewnie ze 100, którymi się przegoliłem? Dlaczego tak robię? No dlatego, bo tak właśnie jest. Nakładam, proszę Państwa, tego Negusa. Nakładam tego Negusa na swoją twarz, na której jest bardzo fajny zarost. Taki, wiecie, taki zarost mam, jak się ogolę maszynką, która mnie dogala po jakichś 5-6 godzinach, a która mnie marnie dogala, ale mimo wszystko to po 3 już mam. Więc mam taki zarost, czyli tak jakbym był nieogolony, co nie? Są tacy, którzy lubią być nieogoleni, żeby się na drugi dzień nie dogolić znowu i na trzeci dzień, żeby się nie dogolić. I tak po prostu golą się, żeby się nie ogolić. Jedni lubią to, drudzy lubią inne. Proszę Państwa, życzę Wam miłego weekendu. Nie polecam Quantuma. A dlaczego? Dlatego, bo mi nie pasuje, więc nie polecam tej maszynki. Rozczarowany jestem z racji tego, że firma, którą lubię, wypuściła takie coś, co jest tylko dla dzieci, a dzieciom nie powinno się dawać ostrych narzędzi, bo można sobie krzywdę zrobić, więc nie wiem, po co mi to wypuścili. Albo wypuścili to dla kobiet. I w tym momencie polecam ją dla kobiet. A tymczasem miłego weekendu. Rafał, bardzo Ci dziękuję. Lufasz, do widzenia. Hej, cześć. Żegnam Was czule.